Jadę, słuchajcie, i widzę drogowskaz na Holmenkollen. I tak nie oglądam stoków narciarskich, ale gdzieś tam ta nazwa kojarzy mi się właśnie ze skocznią narciarską i właśnie tam ją w oddali widzę. Jestem na miejscu. Na miejscu rozładunku. Jestem, słuchajcie, w drugiej lokalizacji. Jak widzicie, też będzie przeładunek na kontener. Także czekamy też na decyzję, co i jak. Tutaj te niebieskie Volvo jest bardziej zrobione od tego tutaj białego, ale te białe też fajnie wygląda. Mamy kraj rozpoczęcia, Szwecja. Siemaneczko, witam was w kolejnym vlogu. Jeśli pamiętacie poprzedniego vloga, pamiętacie, że przyjechałem na parking w Norwegii. Jesteśmy w Norwegii i tam stoi w oddali Mieczysław. To ostatnia miejscowa tak naprawdę wczoraj, którą udało mi się złapać. Idę na przełaj, bo mnie pan rozjechał. jeszcze w Norwegii mnie nikt nie rozjechał. Słuchajcie co, przyjechałem, słuchajcie, na parking. Wypauzowałem się, elegancki parking, jest prysznic, jest toaleta, jest wszystko, co jest potrzebne, także bardzo, bardzo na plus. McDonald's, sklep, powiem wam, że ceny trochę szokują, jeszcze tak drogo nie kupowałem, także no, jest jakieś doświadczenie. Zobaczcie, parking przy jakiejś skałce, fajnie to wygląda, mi się bardzo, bardzo podoba. Zobaczymy, jak będzie to wszystko wyglądało dalej. A teraz co, szykuję się i jedziemy. Jedziemy w Norwegię, jedziemy w stronę Oslo. Rozładunek mamy 30 km za Oslo. I robimy kraj rozpoczęcia, Norwegia. Wyjeżdżam, słuchajcie, z parkingu. Muszę trochę cofnąć tutaj. Nie dałoby rady po prostu, no muszę cofnąć i tyle. A teraz do przodu. Delikatnie. A, miałem sobie wody napełnić. Dobra, jeszcze gdzieś sobie napełnię. Widzę, że tam jest kranik do wody. No. Nie uzupełniłem. Kończy mi się powoli w bańce. A warto by było mieć na trasę, nie? Wodę. Tutaj wam trochę przejadę przez parking, pokażę, jak to wygląda. Dobrze mnie znacie, że ja takie akcje robię. Pokazuję, jak wyglądają parkingi. Proszę bardzo. Sam asfalt nie różni się niczym. Ale w jakim klimacie i gdzie, w jakim państwie. Nawet kupiłem sobie magnesik na lodówkę. Do chaty. Na końcu drogi skręć w prawo. Następnie na końcu drogi skręć w prawo. Mój pierwszy magnes w życiu. Kupiony. No. Nieźle. Tylko co ta nawigacja odwala, nie? Jak ona mnie prowadzi? Jakie w prawo? Normalnie dajemy w lewo. Do autostrady. Skręć w prawo. Następnie na końcu drogi skręć w prawo. Nie ma takiej opcji nawet. Dajemy tu w lewo. Skręć w prawo. No ta nawigacja robi małe problemy, wiecie? Wczoraj też próbowała mnie kierować takimi drogami, że w głowie się nie mieści. Dobra, słuchajcie. Ja tutaj sobie spokojnie wjadę do autostrady. Po 200 metrach skręć w prawo na rondzie. Pierwszy zjazd. Następnie trzymaj się prawej strony. No i to już się zgadza. To już się zgadza. Tutaj będziemy dawać normalnie w prawo do E6. Autostrada E6. I ciśniemy. Skręć w prawo na rondzie. Pierwszy zjazd. Następnie trzymaj się prawej strony. Tak, dokładnie tak. Mam już kilka spostrzeżeń, jeśli chodzi o Norwegię. Chciałbym bardzo tutaj jeździć, bardzo mi się tutaj podoba. Niesamowite widoki już od samego wjazdu, chociaż wiem, że to jest jeszcze nic, co by było, gdybyśmy pojechali dalej w Norwegię, wyżej i tak dalej, w stronę, nie wiem, Nordkamp czy w stronę Lofotów, no w ogóle wyżej Norwegii, gdybyśmy pojechali, to z pewnością te widoki byłyby dużo, dużo lepsze i dużo, dużo fajniejsze, ale już mi się bardzo, bardzo podoba. Niesamowite widoki, kurde, no
jest pięknie, jest pięknie. W ogóle, o, następny tunel. Wcześniej jechałem tunelem, który miał 3,8 km, a ten ma 3,7, także bardzo, bardzo długi. Są, wiem, są dłuższe tunele, ale Norwegia chyba słynie z tych tuneli. Wiem, że Norwegia ma nawet takie tunele ze skrzyżowaniami, z rondami w środku, także no, pełen podziw, pełen podziw. Te tunele jednak robią fajne wrażenie, chociaż w Europie nie brakuje tuneli, można sobie powiedzieć, w Hiszpanii jest tuneli dużo, we Włoszech są tunele, także jest tych tuneli, ale tutaj w Francji przecież, jak on się nazywa, kurczę, Freyus, Mont Blanc, tunele jedne z dłuższych, to takie 3,7, ale fajnie, fajne, widoczki są naprawdę, które cieszą oko. Co chwilę jakiś stawik, jakaś jeziorko, jakaś rzeka przepływa, także wygląda to naprawdę zacnie. Tylko się cieszyć z tego, że tutaj przyjechałem, naprawdę chcę jak najwięcej z tego wyjazdu czerpać, podziwiać i tak dalej, chociaż wiem, że też mówię, no fajnie by było pojechać wyżej tej Norwegii. Jeśli chodzi o samą jazdę po Norwegii, no to już słyszałem, że tutaj zimą jest nieciekawie, no bo są czasami zjazdy i podjazdy, które mają, nie wiem, 12, 13, 15, 16% i to są naprawdę hardkorowe zjazdy i podjazdy, jeśli chodzi o zimę. Pamiętać trzeba o łańcuchach, no bo wiadomo, czekajcie, zmienię sobie pas, bo widzę, że się jakiś urodził nowy pas, może można nim jechać. Przy dużym mrozie zakładać te łańcuchy, no nie jest to nic przyjemnego. Na pewno człowiek się może wiele razy nadenerwować, wkurzać, że te łańcuchy trzeba zakładać. No ale jakby to nazwać, robota w takim klimacie to jest dopiero na pewno duże wyzwanie i daje dużo, dużo doświadczenia, jeśli chodzi o jazdę i taką jakby nie tyle co przestrogę, ale no jeśli osiągniesz ten skill norweski, że jesteś na jakimś takim poziomie, że w zimę po tej Norwegii sobie śmigasz, to już ta reszta tej Europy, druga część, w drugą stronę, no nie powinna robić na tobie żadnego wrażenia, w sensie nie powinno cię nic takiego zaskoczyć, no bo tutaj naprawdę ten skill zimowy, no daje popalić w kość podobno kierowcom. Także jeśli ktoś się wybiera w zimę pracować w Norwegii, no to trzeba gdzieś tam jakieś doświadczenie w tym mieć. Ja sam, jeżdżąc już, nie wiem, prawie 2 lata, w transporcie, jeśli chodzi o ciężarówki, sam gdzieś tam mam jakąś taki duży respekt do Norwegii. Bo jeszcze tutaj te rejony do Oslo, to podobno tam to jest pik już, tak? Gorsze są te... A, tu się będzie kończył pas. Gorsze są te rejony, gdzie się tam wyżej pojedzie. Tak samo podobno w Szwecji też jest wyżej, bardziej hardkorowo, tak? Nie wiem, nie jeździłem, także też mi się ciężko wypowiedzieć, ale z tego, co gdzieś tam się słyszy, no to tak to wygląda. Ogólnie tutaj droga do tego Oslo bardzo, bardzo często prowadzi właśnie takimi drogami między skałami. Bardzo to fajnie tworzy taki klimat norweski. Wyjątkowe na pewno są te skały, fajnie wyglądają. W innej części Europy. W ogóle wracając jeszcze do wakacji na Cyprze, fajnie też, bo też były takie momenty, że się gdzieś tam jakąś trasą offroadową, nie asfaltową, tak jak tutaj, tylko offroadową jechało właśnie pomiędzy skałami. Tamte skały są całkowicie inne, ze względu na to, że tamta wyspa jest taka, wiecie, wulkaniczna, jak to ona się nazywa. Więc rodzaj skały jest całkowicie inny, ale też jest wyjątkowy, ale tutaj te skały, no, są takie, jakby można powiedzieć, kurczę, nie wiem, jak to nazwać. One są takie w takim stylu trochę jak na Szkocji, tam w okolicach Elgin, jeszcze dalej, tam jak się jedzie na tą wyspę Skye, to właśnie są takie fajne skały. Jadę, słuchajcie, i widzę drogowskaz na Holmenkollen i tak nie oglądam skoków narciarskich, ale gdzieś tam ta nazwa kojarzy mi się właśnie ze skocznią narciarską i właśnie tam ją w oddali widzę. Kamera niestety tego nie uchwyci, nie ma szans nawet.
żeby cokolwiek uchwyciła, ale jest tam skocznia na ciastka, także jestem bardzo blisko miejscowości, w której skaczą skoczkowie. Jestem już bardzo blisko rozładunku, zobaczcie, jaka droga mi się trafiła. Ale by tu motocyklem jeździł, niesamowite po prostu. Bardzo fajnie to wygląda. Niestety na drzewach już widać powoli jesień, co może oznaczać, że tutaj te pogody rzeczywiście wcześniej się zmienia. Chociaż wrzesień to już jest taka jesień, nie? Ale tu jest zajebiście. Mi się podoba tutaj w tej Norwegii, to brak słów, brak słów. A nic, słuchajcie, 700 metrów do rozładunku i za chwilę będę zdejmował towar. Podobno mamy już coś na powrót do Polski, ale to wszystko się okaże w praniu. Zobaczymy, co tam spedytor wymyślił. Za 300 metrów skręć w prawo. Jestem na miejscu rozładunku. Zobaczcie sobie, jak tu jest ciasno, jak mało jest miejsca. Nie wiem, gdzie ten rozładunek będzie. Jestem pod firmą na razie. Jeszcze tutaj nikogo nie ma. Niby firma jest otwarta od 8, jest po 9. Ale nie wiem, nikogo nie ma. Czekamy na decyzję. Zadzwonię do spedytora. Niech on ogarnia, co i jak. Wyjazd stąd będzie też hardkorowy, bo tu jest taka cienka ta dróżka, że szkoda gadać. Ogólnie budyneczki w okolicy wyglądają tak. Bardzo fajnie to wygląda, ma to swój urok. Widać, że to jest norweskie, także cieszy oko. Jestem, słuchajcie, w drugiej lokalizacji. Pierwsza lokalizacja była tam. Trzeba było skręcić tę ciasną dróżkę, którą wam pokazywałem, a firma znajduje się tutaj. Ze względu na to, że tam był znak od tej firmy, ja tam skręciłem. Okazuje się, że tam jest same biuro, sama administracja, a sam magazyn jest tutaj. Także musiałem jeszcze wyjechać stamtąd tyłem, wyjechać do głównej drogi i tutaj przyjechać. No i jestem. Ale teraz czekamy na szefa tej firmy, bo nie ma zgłoszenia, że ten towar miał tutaj przyjechać. Jak widzicie, też będzie przeładunek na kontener. Także czekamy też na decyzję, co i jak. No ale tutaj pan z obsługi powiedział, że mogę sobie tutaj stanąć obok magazynu wzdłuż. No i stoimy, czekamy w takim bądź razie. Skandynawia to naprawdę fajny kierunek do jazdy. Powiem wam, że przed chwilą przyszedł do mnie pan, powiedział, oddał mi dokumenty i powiedział, że za godzinę w ogóle ktoś przyjedzie, właściciel tych rzeczy. I jest on, po prostu zabierze od razu mi spaki. I że nie będą tego rozładowywać, bo nie ma po prostu sensu. Myślałem, że to pójdzie na kontener i tak dalej. Ale co jest najważniejsze, co chcę wam przekazać. Przyszedł do mnie, zapytał się, czy potrzebuję kawy, toalety, czy coś do jedzenia. Nie wierzę. Normalnie nie wierzę, nie? Podziękowałem, naprawdę bardzo miły gest, że w ogóle ktoś zapytał, nie? No w innej części Europy, tej naszej, tej bardziej mi znanej, nikt ci się nie zapyta, czy ty chcesz, potrzebujesz kawy. Nikt, przynajmniej mi się nigdy nie zdarzyło podczas dwuletniej w Holandii. Przepraszam, w Holandii, jeszcze z czasów na busie, jak robiłem przeprowadzki albo jeździłem po takich rozładunkach, gdzie jeszcze tam jakiś prywatny człowiek miał coś więcej do gadania, w sensie pracownik, to rzeczywiście pytali się o kawę, czy jakąś kawę, czy coś, to pytali. Pamiętam, że w Holandii tak. Nawet kilka razy tą kawę dostałem. Tak, ale tutaj reszta Europy nie ma takiej opcji. Czekamy na rozładunek. Naprawdę bardzo miło się tutaj to robi wszystko. Rozładunki, załadunki. Szwecja mi wtedy rozwaliła, teraz Norwegia mnie rozwala. Ale pozytywnie. I proszę państwa, właśnie rozładowany. Rozładowałem, słuchajcie, ten towar. Trochę się zeszło, jest godzina 15, właśnie jest 15, równo 15, więc możecie sobie policzyć od samego rana, ile się zeszło. Dlaczego tak się długo zeszło? Raz, że czekaliśmy na ludzi, którzy będą to rozładowywać. Najpierw mieliby to być ludzie, którzy ten towar odbierają, po prostu odbierają ten towar. Po 80 metrach skręć w lewo, następnie dotarłeś do celu. A, słuchajcie, muszę nawigację ustawić, sorry. Skręć w lewo, następnie dotarłeś do celu. Za chwilę się do was odpalę, ustawię tylko nawigację, bo zapomniałem o nawigacji. W ostatniej chwili jest zmiana adresu i muszę chwilę poczekać, także czekam i za chwilę się do was odpalam. Jak tylko będę miał adres, to opowiem wam, co tutaj się działo. Dobra, udało się. Jest adres załadunku, jadę tam do tego załadunku, ale opowiem wam jeszcze o rozładunku, bo to jest najważniejsze. Po pierwsze, miał to ktoś rozładować, ktoś to
właściciel tego towaru, tak? Ale okazało się, że jednak nie, że przyjdzie do jakaś firma i to rozładuje. No dobra, firma przyjeżdżała najpierw godzinę, później przyjeżdżała pół godziny, później przyjeżdżała też chyba coś koło godziny, no i tak się zeszło. Zanim przyjechała firma, wiecie, ten towar, mówię, wszystko ręcznie ładowany, więc ręcznie będzie zdejmowany. No nie ma cudów, tego nie da się po prostu, nie wiem, wylać, wypłukać, po prostu trzeba to rozładować ręcznie, nie? Każdy kartonik i tak dalej. Więc czym więcej ludzi, tym by byłoby szybciej. Było dwóch ludzi, dwóch Polaków przyjechało, fajni ludzie, naprawdę zajebiści ludzie. Fajnie się z nimi rozmawiało i tak dalej, ekipa zgrana. Tylko komplikowało sprawę to, że trzeba było każdy kartonik skreślić z kartki. No i w tym pomogłem im ja. Na końcu drogi, bo skręć w lewo. Oni by mieli to jeszcze sami, wiecie, opisywać, no to by się zeszło, tak? Po prostu każda rzecz miała numerek i oni mieli listę i trzeba było po prostu skreślać. Więc skreślałem tych numerków, oczywiście było dużo więcej niż rzeczy, więc też no, trzeba było każdą rzecz skreślić, żeby wiedzieć, ile tych rzeczy tak naprawdę jest. No i żeśmy poskreślali te wszystkie rzeczy, przenosili. Oczywiście to było przeładunek na kontener, bo też z początku myślałem, że ktoś przyjedzie z jakimś tam autem i będzie to zabierał. No ale niestety trzeba było to przeładować na kontener, na mały kontener, żeśmy to wrzucili. Znaczy oni to wrzucili, ja tylko stałem i skreślałem te numerki. Pytałem się, czy pomóc, czy nie, no ale stwierdzili, że nie. Więc ja tam, wiecie, się też nie łapałem do tego, no bo w sumie to nie jest moje zadanie. Chciałem im pomóc, a wiecie, nie ma co być nadgorliwym. Jak to mówią, nadgorliwość gorsza od faszyzmu. Więc no nie robiłem tego. No ale mówię, no 15 godzina, więc trochę godzinek się zeszło. Zeszło, nie mówię, że nie. Dobra, słuchajcie, teraz lecę na załadunek. 17 km, 18 w sumie tam, 17 tu. I mamy, słuchajcie, załadunek w Oslo, ładuje rybę do Polski. Także za chwilę, słuchajcie, zabieram się do pracy, intensywnie pracować, załaduję towar i będę, słuchajcie, leciał. Ale to będę się do was odpalał i będę wam mówił na bieżąco, co jest 5. Jestem na miejscu załadunku i słuchajcie, taki piękny widoczek przede mną się prezentuje, w oddali jakieś tam górki, pagórki. Ogólnie tam na dole jest taka jakby duża strefa kontenerów, gdzie ładują na pociągi, także fajnie, poobserwowałem sobie, bo na początku tutaj czekałem, gdzie to Volvo. Swoją drogą, zobaczcie, jakie fajne Volvo, tylko trochę zaniedbane. W ogóle tutaj Norwedzy tu mają tak dopasione te samochody, no wyglądają po prostu kosmicznie. Tutaj te niebieskie Volvo jest bardziej zrobione od tego tutaj białego, ale te białe też fajnie wygląda. No, Norwedzy mają jakiś tam polot w tym wszystkim. Widzę, że zderzaczki, nie zderzaczki, lampeczki. Zresztą to Volvo jest nowym Volvem, tym najnowszym Volvem. Także no, można się napatrzeć, nie? Widzę, że gość sobie pauzę kręci, a niech sobie spokojnie kręci. Załadowane, proszę państwa, wyjeżdżam. Teraz tak, exit. Interesuje mnie exit, chyba gdzieś tam. Także wyjeżdżam, słuchajcie, atakuję odprawę celną. Tam, gdzie zamykaliśmy tę jedynkę, tam będę musiał teraz jechać zrobić dokumentację celną. Po 80 metrach skręć w lewo. Następnie skręć w trzecią rzecznicę w lewo. Dokładnie tak, słuchajcie. Skręć w lewo. Następnie skręć w trzecią rzecznicę w lewo. Exit. Tędy. Dobra, no słuchajcie, będę musiał zrobić dokumentację celną, także jadę tam do tego miejsca, ogarnę te dokumenty, no i co, atakuję Szwecję i słuchajcie, po drodze będziemy musieli zrobić gdzieś pauzę 24, więc fajnie by było gdzieś stanąć w fajnym miejscu, nie wiem jeszcze gdzie, to się wszystko okaże po drodze. Po 80 metrach skręć w lewo. Jak na razie taki jest plan, co wyjdzie z tego wszystkiego, to się okaże. Tutaj na nawigacji widzicie, że za 7 i 9 km właśnie jest wyznaczony punkt, no i to jest ta agencja, do której muszę tam podjechać, nie? A taki jest widoczek za oknem. Skałki, lasek. I tak jest praktycznie cały czas. Gdzieś tam jakieś pola też się trafiają, ale z takim fajnym widoczkiem. Zobaczcie, tutaj po prawej stronie za chwilę będzie taka dosyć duża skała i takich skał jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tutaj jedąc od strony Oslo, no kto jeździ, to może potwierdzić właśnie, jak to wszystko wygląda. Proszę bardzo.
Świetnie po prostu. I te góry w oddali. Niby niskie, niby małe, niby takie, wiecie, coś tam, pagórki, ale jednak urok swój ma. Pięknie to jest, pięknie. Bardzo mi się podoba. Tych słów pięknie i bardzo mi się podoba, dzisiaj zbyt dużo użyłem. To. Przyjechałem, słuchajcie, na parking i trochę was wprowadziłem w błąd, bo powiedziałem, że jadę na ten parking, na którym stałem, w tą stronę do Norwegii, na odprawę celną. Lecz się okazało, że nie, że muszę zjechać na parking po stronie szwedzkiej, czyli przejechać przez most i być po stronie szwedzkiej. Tak wygląda ten parking. No i ja na nim jestem, za chwilę idę tam do tej agencji po odbiór dokumentów i będę mógł spokojnie śmigać dalej. 15 minut ma się zejść, także bardzo szybko. Jo, słuchajcie, jestem już w Szwecji. Przekroczyłem właśnie granicę, znaczy granicę przekroczyłem już wcześniej, bo to najpierw przekroczasz granicę, później zjeżdżasz na ten parking, który wam pokazałem. I słuchajcie, odbierasz dokumenty, później idziecie z tego do urzędu celnego, tam pani podbija stempel i możecie jechać. I tak się stało, tak naprawdę. I tak się stało. 26 minut to trwało. 26 minut. Nie wiem, czy kiedykolwiek szybciej mnie odprawiono. Nie mam pojęcia. Ale naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że to się wszystko udało. Słuchajcie, udało się bardzo fajnie. Teraz tylko, aby się parking udał. Słuchajcie, 78 km z granicy do parkingu pierwszego płatnego. No jadę tam, no bo tutaj po drodze są same dzikusy, a jadę na pauzę 24. Także wolałbym stanąć sobie na fajnym parkingu z dostępem do prysznica, do wody, do toalety przede wszystkim, żeby się nie martwić o takie głupoty, prawda? Zobaczymy, jak to będzie z miejscem, nie wiem. Sami wiecie, jak wyglądają w naszej pięknej Europie parkingi. Tutaj generalnie powiem tak, Szwecja to jest na dwoje babka wróżyła. Wcześniej myślałem, że tutaj już ta część, no i Norwegia, i Szwecja, nie będzie problemu z parkingami. Ale gdy zobaczyłem wczoraj, jak był obładowany parking i opinie kolegów, jeśli chodzi o Norwegię, Norwegia ma chyba bardzo mało tych parkingów. I dlatego one są obłożone po prostu tymi ciężarówkami. Co za tym idzie, ciężko z miejscem, nie? Mimo, że mniej ciężarówek jeździ, to i tak ciężko z miejscem. Dlatego też no, martwię się, czy zaparkuję, czy nie. Ale jestem dobrej myśli i słuchajcie, za 100, to jest 78 km z granicy. Teraz nie wiem, jeszcze nie ustawiłem nawigacji na ten parking, ale będę za chwilę ustawiał, to wam gdzieś tam zdradzę szczegóły, albo po prostu widzimy się na miejscu. Przed sobą, tak dla was nie nagram, jest ciemno jak w czterech literach i tyle, tak naprawdę, fajnie, sprawnie, elegancko, lecimy. A na parkingu już ciemno, głucho. I rano wam pokażę ten parking, bo teraz już nic wam nie pokażę ze względu na to, że jest po prostu ciemno. Widzimy się rano. Dzień dobry, o poranku. Chciałem wam pokazać dzisiaj parking, ale zobaczcie, co się dzieje na zewnątrz. Prognoza pogody przewidywała ten deszcz do godziny 12. Jest już pierwsza. Leje coraz mocniej. Fajny widoczek, bo tam jest taka skałka. Można by było się gdzieś przejść, ale leje niesamowicie. Parking dosyć duży. Nie wiem, czy tam widzicie coś pomiędzy tymi kroplami. Porosów właśnie siedzi na naczepach, gotują. Tamten widzę pan, naprawdę ma niezły bufet. Wy tego nie widzicie, no bo to jest kamera. GoPro. No i jeszcze krople deszczu. Krople deszczu nie umożliwiają. Cały parking jest zajęty. Nie wiem, czy ten pan będzie miał gdziekolwiek zaparkować. Wszyscy weekendują, proszę państwa. Tutaj też obok mnie panowie imprezują. Wczoraj imprezowali chyba do drugiej w nocy. Nie dawali spać, mocno krzyczeli. No ale jest weekend, ja to rozumiem. Czasami sam lubię poimprezować, także nie mam pretensji. Jakby się rozpogodziło, to wyskoczę, wam coś pokażę. A jak nie, to zajmuję się dalej montażem filmów. Dobry... No właśnie, co? Dobry wieczór, słuchajcie. Jest już mocny wieczór. Za chwilę powinienem ruszać w drogę. Powiem wam, że przez większość czasu tutaj mojego postoju padał niesamowity deszcz. I ostatnie parę godzin trochę się przespałem. Mimo pracy, którą wykonałem na kanał, czyli montaż filmów, to też spałem, bo chciałem się troszeczkę przespać. Jest godzina, słuchajcie, już wam mówię, 21:21. Ja za
24 minuty startuje na port, startuje do portu w Karlskronę. I tak będzie wyglądała dzisiejsza moja nocka. Tak wygląda widok z okna. Niestety jest ciemno. Co prawda już nie pada. Jeszcze trochę mokro jest, ale już nie pada. Więc spoko, no ale cały dzień padało, nie można było nic dla was ponagrywać. Zobaczcie, tutaj przed sobą widzicie kartkę, nie wiem jak ją widać, pewnie nie widać. Tutaj jest kartka na oknie od parkingu, żeby pamiętać i nie dostać kolejny raz mandatu. To jest ta kartka właśnie. Nawigacja do portu prowadzi mnie właśnie w ten sposób, a ja myślę, żeby polecieć sobie całkowicie wybrzeżem, tak jak jechaliśmy tutaj w tą stronę. Zaraz przestawię nawigację i zobaczymy, jaka jest różnica w kilometrach. Ustawiłem tutaj punkt, ale wydaje mi się, że jeszcze można to inaczej zrobić, bo jest 514 km. Za chwilę sprawdzę, czy jeszcze można przekombinować, żeby polecieć troszeczkę inaczej. No i dobra, udało mi się przestawić teraz tak, 474 km do portu. Wcześniej było 444, jakoś tak. No i to jest jedyna, wydaje mi się, słuszna opcja. Czy tak, czy nie. No bo tutaj po prostu dalej bym jechał autostradą, a tak to skręcam od razu tutaj i jadę jakimiś takimi drogami, no bym powiedział, landowymi. Wydaje mi się, że tędy by było dużo szybciej to zrobić. Co wy o tym myślicie? Mamy kraj rozpoczęcia, Szwecja. Okej. Jeszcze podczas wyjazdu pokażę wam tutaj mniej więcej parking. Na końcu drogi skręć w lewo, następnie lekko w prawo. Pewnie i tak za dużo nie widać, no bo jest po prostu ciemno. Widzicie niektóre ciężarówki pootwierane, tutaj impreza trwa. Wcześniej tutaj taka właśnie muzyka rockowa leciała, a tu widzę kilka ciężarówek z jednej firmy, także wcale nic dziwnego. Skręć w lewo, następnie lekko w prawo. I tu przed sobą macie stację, na której jest restauracja, lekko w później prawo. Jest tam Burger King, następnie skręć w prawo na rondzie, a później jest hotel. Za tym wszystkim jest hotel. I to wszystko tak naprawdę. Tam jest druga jakaś restauracja z hotelem, ale nie wiem, nie byłem tam, także ciężko mi jest powiedzieć. Co do tego vloga, to będę go kończył. Mam nadzieję, że on wam się chociaż skręć trochę podobał. Na rondzie. Pierwszy zjazd. Nie miałem wpływu na to, że dzisiaj po prostu nic wam nie pokazałem. Po prostu cały dzień lał deszcz. Taki, że się nie dało wyjść. Chciałbym wam coś pokazać i wiecie, zawsze mam tą chęć pokazywania tego wszystkiego, co tutaj dookoła mnie jest, ale niestety się nie dało. No i słuchajcie, pozostaje mi tylko liczyć na to, że się wam podobało i że z chęcią obejrzycie kolejnego vloga z przeprawy do Polski. Przejedź przez rondo, drugi zjazd. Następnie pojedź drogą ekspresową. Także ja się z wami żegnam. Widzimy się na przeprawie. Przejedź przez rondo, drugi zjazd. Widzimy się następnie pojedź drogą ekspresową. Widzimy się na przeprawie. Na razie. Cześć!